Nie mogę tego znieść. Czy rozmawiałeś kiedyś z osobą, która się denerwuje albo bulwersuje, jeżeli masz inne zdanie niż on? Może sam taki jest. Cześć, Daniel Ortega z tej strony, po prostu tego nienawidzę. Nienawidzę ludzkiej ignorancji, nietolerancji i zamkniętego umysłu. Rozmawiać i dyskutować z taką osobą to jest po prostu koszmar. To jest jak... Nie mam dobrego porównania. W każdym razie, o czym jest ten filmik i czemu ma służyć? Cóż, ma służyć temu, żeby niektórzy z Was otworzyli swoje oczy, uszy i umysły na czyjeś zdanie, opinie, teorie, hipotezę i nie zabijali go słowami i wzrokiem, jeżeli on ma takie zdanie, a nie inne. Słuchajcie, żeby nie było, nie mam nic przeciwko dyskusji, bo to nas kształci, nie mam nic przeciwko bronieniu swoich przekonań, ale niech to będzie uargumentowane czymś więcej niż bo tak, bo nie, bo jesteś głupi, bo masz inne zdanie. Każdy z nas ma swoją opinię, teorię, hipotezę, każdy z nas coś gdzieś przeczytał i wydaje mu się, że ma rację lub ta druga osoba tej racji nie ma. Z tym problemu nie mam. Mam problem z ludźmi, którzy obrażają się albo obrażają innych, którzy mają inne zdanie niż oni. Jeżeli chcesz być postrzegany jako osoba inteligentna, a skoro oglądasz ten kanał, to mam nadzieję, że chcesz, to musisz nauczyć się słuchać i analizować to, co ktoś do ciebie mówi. Jeżeli chcesz, żeby to, co ty mówisz, przemawiało do ludzi lub do osoby, z którą rozmawiasz, to nie możesz narzucać swojego zdania, bo po prostu jest dobre. Nic nie jest dobre, dopóki nie poprzesz tego faktami lub argumentami, które mają sens dla tej osoby. Bądźmy szczerzy, ludzi z dziwnymi przekonaniami i hipotezami nie brakuje na tym świecie. Ziemia jest płaska, globalne ocieplenie nie istnieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo łatwo znaleźć temat, który spowoduje niemałą wymianę zdań, jak na przykład religia, polityka, orientacja seksualna, rasizm, czy mięso jest zdrowe, czy niezdrowe. Każdy znajdzie swój wrażliwy temat. Mam pewną propozycję, która będzie dosyć trudna do wykonania dla niektórych z Was. Postaraj się udowodnić sobie, że nie masz racji. Co mam tutaj na myśli, już wyjaśnię. Powiedzmy, że w coś wierzysz, powiedzmy, że jesteś przekonany co do czegoś. Teraz poszukaj informacji, które udowodnią lub postarają się udowodnić, że to, w co wierzysz, jest nieprawdziwe. Ok? Wykorzystaj tyle samo energii na szukanie informacji, które udowodnią, że jest to nieprawdziwe, ile wykorzystujesz na wiarę w to. Czemu? Ponieważ tobie i prawdopodobnie całemu światu wyjdzie to na dobre. Porównajmy to do szukania złota w piasku albo do czyszczenia rudy złota. W momencie, kiedy szukasz informacji, żeby obalić to, w co wierzysz, wycierasz ten niepotrzebny brud, czyli te niepotrzebne informacje, które nie są prawdą. Na końcu zostajesz tą lśniącą rudą złota, czyli czystą wiedzą, którą możesz przekazywać dalej. Taka jest moja propozycja. Ja osobiście też mam swoje opinie, zdania, wierzenia, ale zawsze staram się wysłuchać wszystkich stron. Staram się udowodnić, że tą rację mam lub tej racji nie mam. Jeżeli każdy tak będzie robić, każdy będzie słuchać i analizować to, co się do niego mówi, każdy będzie myśleć, zanim zacznie krytykować, to to jest dobry krok do tego, żeby ten świat zmienił się na lepszy, bo w XXI wieku przejmujemy się takimi pierdołami, że głowa mała. W każdym razie to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że się podobał. Do zobaczenia następnym razem.